W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poranek 16 listopada, drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z parafii w Suwałkach. Dziś pragniemy wspólnie rozpocząć ten dzień, wsłuchując się w słowo Pisma Świętego, wyznaczone nam przez książeczkę z Biblią na co dzień, które dziś czytam z Księgi Hioba, z 28 rozdziału, 28 werset, a także z Ewangelii według świętego Łukasza, z 11 rozdziału, 35 werset. Słuchajmy się w Boże Słowo. Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jako słowo refleksji do tych tekstów książeczka podaje nam czwartą zwrotkę pieśni numer 824 autorstwa księdza Jurgena Hengsa, która brzmi następująco. Daj, Panie, nam pokoju, bo serca są harde. Zawiodły w życiu diaboju, rzuciły miłość Twą. Więc pomóż ręce podać, niech mowa szczerze brzmi, niech znakiem naszym zgoda, pokoju daruj dni. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, dziś chciałem chwilę stanąć na słowach zaczerpniętych właśnie z Księgi Hioba. Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Gdybyśmy otworzyli nasze Biblię i przeczytali cały rozdział 28, jest w nim właśnie mowa o mądrości. Mądrości, której szukają ludzie, szukają jej może gdzieś na ziemi. Mamy tutaj porównania do ludzi, którzy kopią drogocenne kamienie gdzieś w kopalniach, czy wydobywają inne rudy. Natomiast Hiob mówi, że nigdzie nie da się jej znaleźć. Jest tylko jedna osoba, o której można poszukać. A jest nią Bóg. To w nim autor Księgi Hioba widzi tego, który może tą mądrością obdarzyć. I chyba może także i wam, kiedy słyszycie te słowa, oto bojaźń Pańska jest mądrością, a unikanie złego rozumem, gdzieś z tyłu głowy przychodzi na myśl, objaśnienia z małego katechizmu księdza doktora Marcina Lutra, który objaśnienie do przykazań zaczynał od słów: trzeba Boga nade wszystko bać się i miłować Go. Co to znaczy bać się Boga? Przecież wiemy doskonale, że nie chodzi o to, by przed Bogiem chować się, niczym Adam w ogrodzie, że przed Bogiem mamy uciekać, ale ta bojaźń raczej ma być czymś, co sprawia, że każdy nasz czyn, każda nasza myśl jest przeszyta właśnie myślą o Bogu. O tym, czy to, co robimy, to, co czynimy jako chrześcijanie, bo przecież mienimy się nimi, jest rzeczywiście czymś, co przysłuży się Bożej sprawie, co będzie podobało się naszemu Bogu, którego pragniemy wyznawać. By może nie było tak, przed czym przestrzega również Jezus z Ewangelii świętego Łukasza, by czasem światło, które wydaje nam się, że mamy i którym tak wspaniale oświecamy świat wokół nas, nie było czasem ciemnością. Więc niech ten dzień, który dzisiaj wspólnie rozpoczynamy, będzie pewnym teatrem naszych działań, miejscem, w którym jak najpiękniej będziemy mogli okazać wdzięczność Bogu za Jego miłość, za mądrość, którą nas obdarza, ale przede wszystkim będzie miejscem, gdzie będziemy mogli przyczynić się, dołożyć swoją cegiełkę do tego, by słowo Ewangelii, słowo dobrej nowiny, słowo o pokoju zagościło
wśród ludzi, do których zostaliśmy posłani. Niech więc dobry Bóg pomnoży dary, którymi nas obdarza i sprawi, byśmy mogli dzisiejszy dzień przeżyć Jemu na chwałę, a sobie ku pożytkowi. Zostańcie z Bogiem.